Cześć, tu Oluś i i tatuś! Siemanko, tylko niezłe niezłe zinksianko, finksianko, otwieranko i aspektanko. Pamiętajcie, wszystko co otwieraliśmy w ostatnich odcinkach i jeszcze w tym i w następnym macie zniżkę. Gdzie? Wy? A? Aspekto. 10% na hasło. Zobaczymy, czy pamięta, uwaga. Zinks, tak jest, zgadł! Super, ja Rosko, jestem odwrót. Trochę chory, więc niestety będę był u lekarza dzisiaj i się okazało, że ma zapalenie nie płuc, tylko oskrzeli. Na szczęście nie płuc, tylko oskrzeli, ale to i tak już będzie musiał brać niestety antybiotyk. Ja już dzisiaj jeden miałem. Już dzisiaj jeden miałem. Ja też pokazuję, mam nadzieję, że mnie nie zaraził, nie będę też brał antybiotyku. Dzisiaj otwieramy 15 super Finksów z najnowszej serii. Tak? Będziemy, zobaczymy na 15, ile zgadniemy, co wymacamy w saszetce, bo będziemy sprawdzać razem, będziemy współdziałać i mam nadzieję, że przynajmniej chociaż 7 zgadniemy, co jest w saszetce. A ty myślisz, że ile zgadniemy? 4. Już kiedyś to robiliśmy z inną serią. Nieważne, więcej nie. Dobra, ale zanim otwieranko, to co? Łapeczki w górę, subskrypcje i dzwoneczek. Dlaczego łapeczki? Bo jak będzie dużo łapeczek, to dużo was obejrzy ten film. Dlaczego subskrypcje? Bo walczymy o to, żeby do końca marca było u nas 6 tysięcy subskrybentów i na 6 tysięcy robimy... Nie, robimy Q&A, czyli znowuż będziecie zadawać nam pytania, zrobię post na społeczności, też pod ostatnim filmikiem, który pojawi się w piątek. Ale jeśli też źle przyczep... odpowiem, to będę ja coś... No zobaczymy, może tak zrobimy. Nie, no to będą takie pytania. Zobaczymy, jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Na pewno inaczej niż poprzednim razem. Dobra, nie gadamy, bo już gadamy i gadamy, gadamy. Policz 15 musimy policzyć, żeby nie było za dużo. I w ostatnim odcinku też otworzymy 15. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie macaj jeszcze. 8, 9. 10, 11, 12, 13, 15. Ostatnia 15 zostaje na ostatni odcinek, gdzie zdradzimy, co będziemy robić. Będziemy walczyć papier, nożyce, kamień. Zobaczymy, kto z nas wygra, kto z nas więcej otworzy super Finksów, bo będziemy otwierać. Ten, kto wygra, ten otwiera. Ale jak przegrasz, nie będziesz się smutał? Nie. Dobrze, zobaczymy. Czekajcie, już. Piątek będzie kolejny odcinek. Masz je pierwszy. Zaczynamy. Macanko i gdybanko. Co tam może być? To będzie wiem, trudne. Wiem, że mogą nam się trafić nowe postacie. No, nowe postacie. A, i wszystkie Finksy i te rzeczy, które otwieraliśmy, czyli kidy i pojazdy, będą pokazane w ostatnim odcinku. Ja obstawiam, że to plecak. Ty obstawiasz, że to plecak? A czekaj, ja nie mam żadnego pojęcia. A weź zobacz, może ty coś wymyślisz, bo ja nie wiem, pokaż. Ja myślę, że to nie jest plecak. Ja myślę, że to będzie... Ja myślę, że to będzie worek. Zobaczymy, a ty co myślisz, że w tym moim? W tym twoim myślę, że będzie... No, szybko. To. Bo to jest takie kwadratowe. Co? To? Tak, to nowy. Czyli gra taka... Do rączki z ekranu. Uwaga, ja obstawiam, poczekaj, że to coś jest okrągłego, co to może być. Ja obstawiam. A wiem, nie, u ciebie to będzie. Co to jest? Matwin. Nie wiem. Ja obstawiam. Matwin, że... to babeczka. A, babeczka, myślisz? Ja obstawiam, że będzie to. Dobra, ja już. Dobra, otwieraj. A ja, że może. Dobrze mówiłeś. No dobrze trafiłem, to babeczka, zobaczcie, jeden punkt dla nas, a tutaj. No ale to jest dla nas. Ale nie dla nas, no razem tak. Przecież nie walczymy. Czy chcesz walczyć? Nie, my nie walczymy, my w ogóle nie zdobywamy punktów. Coś na pewno z długą peleryną. Z peleryną to może być ten keczupik, a może być. Dobra. Ja myślę, że to będzie właśnie ketchup. Dobra, patrzymy, czy ja trafiłem. Oh no! Ale w drugim kolorze. W drugim kolorze. Ja wam pokażę nowego Finksa. Ale o właśnie, dobra, tutaj bliżej. Ja to widzicie? Też wam pokażę. Babeczka. Babeczka, odsuń. Tylko sprzątamy, tak? Tak.
Mamy już dwa i mamy jeden punkt na razie. Dobra, jeden punkt mamy na razie. Ja. No dobra, teraz dobra, ja wybieram to. Zobaczymy, co to może być. A ty co wiesz już? Nie, nie mam pojęcia. Nie, nie mam to. O, ja wiem chyba co to. Big board. Wielki kosz? Wielki garnek może to jest. I ja obstawiam, że to garnu. Poczekaj, nie, 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 bo to coś ma taką. A nie, ja obstawiam, że teraz to jest ten worek właśnie. Worek do boksowania. Ja obstawiam, czyli będzie powtórka. Ty co myślisz? Nie wiem. Pokaż. Coś tutaj takiego. No, nie możemy, coś musimy strzelić. Coś takiego bardziej okrągłowego. Okrągły? To ma dziurę. Nie, to nie ma dziury. Ja myślę, że to któryś ze srebrnych. Na przykład ten sfink. Sfinik. Sfinik. Nie wiem, co to jest. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, czy ty srebrny, a ja mówiłem, że teraz tym razem to jest worek. Dobra. I uwaga, i patrzcie, drugi punkt! Winogronko. Ale i tak nieźle. Dwa punkty na cztery finksy. Okej, Osko. Teraz, dobra. Masz, ja mam coś wąskiego. Ja nie lubię takich. Ja wiem, co to jest. To będą te, no jak to się, groszek. Ja obstawiam, że to groszek. A ja obstawiam, że to kostka. Że ty masz kostkę? Tak, dobra. Uwaga, trzy. Poczekaj, trzy. Czy ty możesz normalnie? Nowy Zinks. Nowy Zinks i to jest pankejki, znaczy naleśniczki. Zobaczcie. A propos pankejki, czyli mi mama dzisiaj kupiła. A zobaczcie, co ja znowu zgadłem i proszę Państwa, trzy punkciory mamy. Trzy punkty, trzy. Pokażę Wam dokładnie tego Zinksa. Pokaż. W drugim kolorze jest żółty. Dobra. Ale fajny ten tajki. Okej, jedziemy z następnymi. Dobra, ja mam znowu coś podróżnego. No to najpięć do kwadratowego. No zaraz to, ale to też mi dawaj. Ej, to nie jest kwadratowe. A to jest takie trochę jak grzybkowate, co to może być? Grzyb był w siódmej serii. No ale wiem, to nie jest grzyb. A to jest dziewiąta. Z taką okrągłą główką. I to... Ja mogę jedynie strzelać. Czekaj, co to takiego ma twardego tutaj główkę taką twardą? Ja też mam tak coś bardzo twardego. Ja jeszcze nie wiem u siebie. A ja wiem, co to może być. Co? Ja wiem. Tutaj mamy suszarkę, czyli powtórkę. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. Pokaż. No! A ty co obstawiasz, że co to jest? No ale ty nie możesz się tak poddawać. Ja myślę, że to jest ten srebrny. Nie wiem, co to jest. A, to jest ten srebrny, którego trafiliśmy. Tak. Nie, my go nie trafiliśmy. Trafiliśmy. Nie w zestawie, tylko nie. My go mieliśmy. Nie. Tak. To jakiego? A, srebrnego z jetami mieliśmy światła. No ja właśnie. Myślę, ten, że to jest ten z zestawu, ta muszelka. Uwaga, 3, 4. Źle. Źle. A ja dobrze znam już trzeci. Nie, który punkt? Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli pół na pół, czwarty punkt, piona. Ale musisz troszkę bardziej się też przyłożyć. Wreszcie coś cienkiego. Wreszcie, powiem Wam, przypadkiem tu się naddarło Olusiowi. Jest naddarta, ale nie podglądam. Nie wiem, a Ty pamiętasz, co tam było, bo tak, Ty zajrzałeś. Pamiętam. To spróbuj, to zaliczymy jako zgadnięte, czy nie. Ale nie podglądaj, zobaczymy. Zaliczymy. Dobra, zobaczymy. To będzie dla mnie, z tego co pamiętam, ten. Gdzie on jest? Ten nowy Zinks. A, czyli pas. Tak. Pas mistrzowski, zaraz zobaczymy, a ja... Coś tutaj znowuż... Co to może być? Nie wiem, taka główka jest... Bym obstawiał śrubokręt, ale śrubokręt już przed chwilą wystawiliśmy. A może to jest... obstawiam, że to jest gitara. Zobaczymy. Uwaga, pokazuj ty swoje. Czy będzie 5 punktów, czy 6? 3, 4. Jest! Pasior, piąty punkt.
No jest, no ale to pokazuj. O ja nie zgadłem, kotwica. Ależ gapa ze mnie. Zobaczcie, jaki on jest fajny. Czaderski, tu pokazuj po środku. Musisz tak pokazać. Żeby się nie odbijał światło. I pokaż wam jeszcze coś z tyłu. Taki pas, który się zdobywa, jak można, zwycięży się w jakiś... Można to tak podnosić. W sportach walki zazwyczaj albo w boksie. Jest to nie jest. Można to sobie podnosić. Okej, dobra. Mamy 5 punktów na 10 otwartych. Tylko myśl. Zmieniam. Ale nie, nie rób tak. Zmieniam. Nie, bo lecisz na ty. Nie, no słabo. A, zanim zaczniemy dalej, bo zostało nam już 5... Pamiętajcie o łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji. Pamiętajcie o dzwoneczku, bo dzwonek też jest bardzo ważny. Jak zaznaczycie na wszystko... Poczekaj. Ale to czekaj, czekaj. Jak zaznaczycie wszystko... przy dzwoneczku, to będzie was informowało, że jak na przykład nowy post wejdzie na społeczność. To ty mówisz, ja i oczywiście co? Wpadajcie do Aspekto, tam macie linki do wszystkich Finksów z nowej serii, czyli Guardians of Kazumi i wszystkich poprzednich, które mają u siebie w sklepie. Macie 10% zniżki na hasło Zinks, więc wpadajcie. Olek, teraz ja słucham cię. Co ja masz? Myślę, że to jest nowy Zinks. Czyli tą grę, tak? Ty myślisz, że gra, uwaga, a ja poczekaj. Nie no, zawsze mam jakiś taki podobny kształt. No. Może powtórka może być. Dobra, ja teraz obstawiam, że to jest... Nie wiem, czy ketchup. Takie ma długie na końcu. Może to teraz gitara będzie, nie wiem. A może to jest ta łapka, nie. Dobra, ja obstawiam, że to ketchup. Dobra, ja ustaję, że to... Że to gra. To. Uwaga, 3, 4. Ja dobrze już. Tak, trafił, zobaczcie, kamion! 6 punktów mamy, wow! I uwaga teraz, tata, czy dobra pasta się skończyła, bo wcześniej zgadywałem prawie wszystko, a teraz... Jest, tylko zrobiłem kolumna, teraz to bardziej mustarda, ale w oryginalnym jest... Czerwonym tutaj ketchup, piczek, czyli 7 punktów mamy. Coś mi tu nie gra. Czerwona musztarda. A no tak, masz rację, ale w żółtym zazwyczaj są musztardy, dlatego tak powiedziałem, czekaj, bo tu nie widać. Bo czekaj, podsuniemy troszeczkę. Czyli mamy już, mili państwo, ile mamy? Mamy 7 punktów na otworzonych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na 12 otworzonych. Tak, pytanie jedno. Mamy 3, nie no. Będziemy mogli zrobić... To jeden ostatni razem i tak ci pomagamy sobie, tak? Tam zaraz. Okej? Okay? Dobra. A, karteczkę. Daj mi karteczkę. Ja z karteczką. Nie, no znowuż taki... Ale powiem ci, że nieźle. Myślałem, że gorzej nam pójdzie, a ty? Ja też. Czyli 7? Zobaczymy, czy się pomyliśmy już 8. Ale chyba 7. Oj, teraz to ja mam zagłoskę. Ja ustawiam, że to tak, pralka. Ja obstawiam, nie pralka, tylko wiatrak, znaczy... Tak, wiatrak. Nie wiem, co to jest. Ten wiatr. A ja mam coś takiego podłużnego, troszkę okrągłego. Może w końcu jakiś srebrny to jest, czekaj, z taką nóżką jakby czymś płaskim na spodzie. Nie wiem. Nie mam pojęcia, powiem wam szczerze teraz. Ale muszę coś obstawić. Obstawiam w takim razie, że to jest... Nie wiem, a to co to nie jest? Nie, cofam. To cofam. Jest coś cienkiego. To jest coś bardziej cienkiego. Zobacz sobie. A to co powiedziałeś wcześniej, że co to jest? A nie, to na pewno nie jest to. No właśnie. To ja jest... myślałem, że to grube jest to. A to jest cienkie. To jest cienkie. Może coś jakby z tyłu miało. Może to jest ten keyboard. Pokaż. Jak myślicie, wpisujcie teraz w komentarzu, co to może być. A ja decyduję się, że to jest drugi raz winogrono. Uwaga, 3, 2, 1. Nie, jeszcze nie. Ja otwieram to winogrono. Nie no, hamburgera nie poznałem mojego ulubionego. No ludzie, no taki. Kaszana, na. Ale w drugim kolorze hamburgery, ja które pamiętacie, gada. Ja nie wiem. Nie, nie ma, że nie wiem. Nie ma, że nie wiem, musisz powiedzieć. Nie, ale nie szkodzi. No to, co ty mówisz. Keyboard? Tak.
tak, i tak to nie będzie to. Nie, to są te obcine. No jak nie wyczułeś tych tu? No ale nam teraz, nie, to teraz musimy zgadnąć ostatni. Musimy mieć lepiej, więcej niż połowę, no. Bo mamy 7 zgadniętych, musi być 8. Skupmy się, uwaga. Dobra, ja wiem co to już jest. Ile? To już jest plecak. Chociaż nie, no srebrnych jakoś mało. Coś powiem. A, jeszcze przecież są, no, jeszcze kolejne 15 jeszcze jest. Ja ustalałem, że to plecak, no. Plecak ma takie, duże można... No to jest, wyczuj. Jest, dobra. Dobra, plecak. Plecak. Uwaga, 3, 2, 1 i... O nie, kaszana. Kaszana, wentylator. Wentylator zmyliła nas peleryna. Ale i tak, piszcie, czy nieźle, czy nie nieźle. Trafiliśmy ile? 7 razy, 8 razy po 2 razy, 7 razy raz po raz, otwieramy Zinx razem i tak dalej, gramy raz. Okej, okay, to tyle, bo zjedzą nas motyle, widzimy się w piątek, to będzie weekendu początek. Niawe, niawe, padajcie do aspektu i zostawcie łapki!